Cześć, witam na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj naszym sympatycznym gościem jest Marlena, która opowie nam o Gwatemali i o swoich planach na przyszłość. Cześć Marlena, jak się masz? Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło gościć na kanale. Dziękuję bardzo za zaproszenie i miło mi będzie opowiedzieć Wam trochę o moim życiu. No, dziękuję, że zgodziłaś się na ten wywiad. Posłuchaj, wiem, że mieszkałaś przez 2 lata w Gwatemali, prawda? Ale powiedz na początek, proszę nam, bo będziemy dzisiaj rozmawiali o Gwatemali, ale powiedz nam, proszę, skąd się łączysz? Obecnie jestem w Łodzi, w moim rodzinnym mieście. Od kilku miesięcy jestem tutaj, przyleciałam z Gwatemali, razem z moim mężem, który jest Gwatemalczykiem, i naszym synkiem. Super. A powiedz, czy planujecie zostać w Polsce, czy myślicie o powrocie do Gwatemali? Tego nie wie nikt. Każdego dnia nasze serce jest rozdarte totalnie. Chcemy na początek spróbować trochę życia w Polsce, ponieważ Polska wbrew pozorom ma też również swoje plusy. Mimo że uwielbiamy na nią narzekać, sama podpisuję się rękami, nogami, sama narzekam. Ale tak, taki mamy plan. Na razie jesteśmy w trakcie załatwiania pobytu legalnego mojego męża na terenie Polski i Europy i zobaczymy, co czas przyniesie. Super. Czyli jeszcze nie wiecie, czy zostaniecie? Nie, zostawiliśmy tam dom, który został wynajęty, także mamy dokąd wracać. Zostawiliśmy również rodzinę, która jest przeogromna, bo tak, no z ciekawostek, mój mąż ma około 40 kuzynów. O, wow. Także na pewno jest gdzie i na pewno jest do kogo. Ma rodzeństwo? Tak, ma 2 braci również, także to jest taka statystycznie mała rodzina. No tak, 2 braci tylko. A posłuchaj, długo jesteście w Polsce? Nie, znaczy długo. Pod koniec stycznia. Przylecieliśmy pod koniec stycznia i trafiliśmy na przepiękny polski klimat. Przez 2 tygodnie nie wyszło słońce i zaczęliśmy naszą walkę z biurokracją, ponieważ w Polsce pobraliśmy się. Po około 3 miesiącach starań, co wcale, no, rzecz taka dosyć banalna, ślub, natomiast ślub z obcokrajowcem, który jest spoza Unii Europejskiej w Polsce, wcale nie jest czymś prostym i oczywistym. Czyli to nie można po prostu wziąć ślubu i trzeba najpierw jakieś papiery załatwiać? Są problemy z tym? Tak, trzeba załatwiać papiery, no takie całkowicie normalne, typu akt urodzenia, paszport, wiadomo. Ale nasz rząd wymaga jeszcze takiego dokumentu, którym jest zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. I takiego dokumentu większość krajów na świecie nie posiada. Gwatemala, no oczywiście, jest małym krajem, ale również nie posiadają go i Stany Zjednoczone, Indie, Kolumbia, Meksyk. I w takim przypadku, jeśli pójdziemy do urzędu, to pani z urzędu powie nam, że trzeba iść do sądu i sąd musi wyrazić zgodę na zawarcie związku małżeńskiego. Natomiast udało nam się przez całkowity przypadek i pomogła nam ambasada. Ambasada gwatemalska wydała nam takie zaświadczenie i pani przekochana, którą pozdrawiam z Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi, stwierdziła, że taki dokument jej wystarcza, jest potwierdzeniem. Natomiast z racji tego, że śpieszyło nam się niemiłosiernie, bo jakby obywatel Gwatemali może być w Polsce przez 90 dni. Czyli mieliśmy 3 miesiące na załatwienie wszystkiego, a najbliższy termin w momencie, kiedy już mieliśmy wszystkie dokumenty, co zajęło nam około miesiąca, bo trzeba jeszcze było wszystko przetłumaczyć z tłumaczem przysięgłym. 2 miesiące. Pani w urzędzie mówi 2 miesiące. No to dzwonię po tych wszystkich tutaj miasteczkach w okolicy, albo nie ma terminu, no ale jedna miła pani mówi, że termin jest. No to tłumaczę jej naszą sytuację, że mamy takie zaświadczenie, ale ona mówi, ale nie, ja tu mam napisane, że w tym kraju nie ma czegoś takiego,
i że tylko i wyłącznie wyrok sądu. I nie, bo nie. Nie, bo nie, także niestety nie udało się niczego przyspieszyć. I tak poczekaliśmy na tą łódź. Udało nam się załatwić wszystkie dokumenty tydzień przed zakończeniem jakby ważności pobytu. O, wow. Czyli teraz może zostać dłużej, tak? Po ślubie? Tak, teraz w momencie, kiedy czekamy jakby na kartę pobytu, na wszystkie dokumenty, jest legalnie do czasu otrzymania decyzji. Co oczywiście to są kolejne miesiące oczekiwań, także przez kolejne miesiące, jakby ktoś był w Łodzi, to serdecznie zapraszam na kawę, bo na pewno się stąd nie ruszymy. Nieźle. To niezła historia, bo 3 miesiące to faktycznie jest krótko, aby to wszystko pozałatwiać i jeszcze wziąć ślub. A posłuchaj, a jak poznałaś swojego męża? No tutaj zachęcam wszystkich do nauki języków. Zaczęłam uczyć się hiszpańskiego, co było też totalnym przypadkiem, bo ja studiowałam kiedyś filologię włoską, chciałam sobie wrócić do nauki włoskiego, ale moja pani nauczycielka, którą poznałam, była tak nudna, że przez przypadek trafiłam na wyzwanie hiszpańskiego. Zaczęłam uczyć się tego hiszpańskiego i mówię, no fajnie, fajnie, że się uczę, ale fajnie by było mieć jakąś motywację. I tak zaczęłam poznawać różnych ludzi, różnych też między innymi latynosów i między innymi poznałam mojego męża, który znowu kiedyś będąc w Madrycie poznał Polki w hotelu i one zaprosiły go do grupy jak takiej Polaków uczących się hiszpańskiego. I on z racji wolnego czasu tam sobie został i tak się poznaliśmy. Tak całkowicie przez przypadek. I tak sobie pisaliśmy ze sobą o wszystkim i o niczym. Aż pewnego razu stwierdził, że ma wakacje i czemu nie mogłabym przylecieć do Gwatemali, pokaże mi kraj. O, nieźle. Czyli po prostu spakowałaś się i pojechałaś. No tak, to akurat była tylko podróż taka dwutygodniowa, po prostu wakacje, takie zupełnie przyjacielskie, bez żadnych zobowiązań. On sobie zażartował trochę pewnie, natomiast no, ja kupiłam bilet i poleciałam. A posłuchaj, to pojechałaś na 2 tygodnie tylko i wróciłaś i czy od razu Tak, zostałaś tak. dłużej? Poleciałam na 15 dni. To była pandemia, już była otwarte były granice. Częściowo do końca się jeszcze modliłam, żeby nie podwołali mi lotu, tego głównego z Madrytu do Gwatemali, ponieważ do Madrytu odwołali mi 3. Ale tak sobie wymyśliłam, że chcę. To była moja pierwsza taka podróż daleka, pierwsza podróż taka, no samotna można powiedzieć. Do tego jeszcze kraj też taki niezbyt bezpieczny, jeśli nawet sobie wpiszemy gdzieś w internet. No podróżowanie no, z obcym można powiedzieć mężczyzną, no bo spisać no to wiadomo, że może każdy i może napisać wszystko. Ale tak, przyjaciółka chciała mi zabrać paszport, powiedzieć mojej mamie, żeby mi zabrała paszport, no ale na szczęście mi nie zabrała i była świadkiem na naszym ślubie. No to, o proszę, no to powiem ci, że jesteś odważna, że się zdecydowałaś jechać do takiego egzotycznego dla nas kraju i to jeszcze sama. Tak, miałam jeszcze inne opcje, miałam jeszcze innego kolegę w Meksyku, jeszcze kogoś tam, ale jakoś no, ten wzbudził we mnie zaufanie i jakby też już to ziarnko takie miłości do Gwatemali zasiał we mnie opowieściami, zdjęciami. I tak wsiadłam i poleciałam. Nieźle. I co, odebrał cię na lotnisku, nie było problemów? Jakie były twoje w ogóle pierwsze wrażenia po przylocie? Tak, odebrał, jakby dostałam jeszcze całą mapkę, w którym miejscu, gdzie mam wyjść z lotniska, w którym miejscu na parking iść, wszystko dokładnie było tak jak napisał. Co mnie zaskoczyło, no to słońce. To była końcówka marca, czyli no tutaj w Polsce to jest zimno, szaro, buro, a to słońce, gdzie jesteśmy blisko równika, tak. Po prostu paliło, paliło i te kolory wszystkie były dużo żywsze. Wszystko wyglądało bardziej, no tak jakbyśmy podkręcili sobie kolory w jakimś tam programie do obróbki zdjęć. Saturation. Tak.
Nieźle. A posłuchaj, a czy twojemu mężowi podoba się w Polsce? Tutaj mamy i plusy, i minusy. On podróżował również po Europie. I to jest taki, ja zresztą doznałam tego samego, czyli jakby podróżowanie i życie różni się totalnie. Czyli poznajemy kraj zupełnie z innej strony. Na pewno są plusy ogromne. Plusem takim największym chyba to jest ta swoboda poruszania się i bezpieczeństwo. My, jak wróciliśmy w styczniu, to my mieliśmy bardzo wielką frajdę z używania transportu publicznego. My byliśmy szczęśliwi, że możemy wsiąść sobie w tramwaj, w autobus, w pociąg, że jest bezpiecznie, że możemy w nim używać telefonu. Po prostu zachowaliśmy się jak dzieci. Nieźle. Ponieważ w Gwatemali poruszaliśmy się tylko samochodem. Samochodem od punktu A do punktu B. Wiadomo, że są jakby jakieś takie dobra naturalne, jest, nie wiem, park rozrywki czy coś, natomiast zawsze, nawet do marketu, wszędzie poruszaliśmy się samochodem. Czyli ta komunikacja miejska nie jest dobrze rozwinięta w Gwatemali a jeśli w ogóle jest, to jest niebezpiecznie? Tak, dokładnie. Pytaniem odpowiedziałeś sobie od razu. Dokładnie tak. Rozwinięta nie jest. Stosunkowo, jeśli porównamy do zarobków, jest droga. No, jest niebezpieczna też. Też zdecydowanie tak. Oczywiście są takie, są środki, które są bardziej bezpieczne. Ale one są zredukowane. Tutaj jakby, no ja z domu wyjeżdżając nie jestem w stanie do innego punktu dotrzeć bezpiecznie. Uber to jeszcze jest taka rzecz, z której też również korzystamy. Natomiast taki typowy autobus, no to bardziej te kolorowe, znane jako chicken busy, które są same w sobie atrakcją. Natomiast no to nie jest ani komfortowy, ani najbezpieczniejszy środek transportu. Wow. A czy przydarzyła ci się jakaś niebezpieczna sytuacja w Gwatemali? Nie, wbrew pozorom nie. Ja się czułam tam bardzo bezpiecznie, bo mimo tego, że jest, znaczy, że jest nie, że no jakby umówmy się, nie ma co się oszukiwać, poziom bezpieczeństwa jest mniejszy, jest dużo więcej różnych zdarzeń, jest napaści z bronią, generalnie użycie broni, natomiast nie i na pewno jest więcej środków bezpieczeństwa. Na osiedle, na którym mieszkamy, na przykład, żeby wjechać, trzeba zostawić na pierwszej bramie dowód tożsamości. Na przykład, trzeba Dobra. się wylegitymować. W momencie, jak się przeprowadzamy, trzeba poinformować o przeprowadzce, jaki samochód, jakie tablice rejestracyjne przyjadą z rzeczami, przywiozą rzeczy. Tak samo, nie wiem, sprzęt AGD kupiłam sobie. No fajnie, że sobie kupiłam, ale to teraz ja muszę administrację poinformować, że ten sprzęt do mnie przyjedzie. Także wszystko jakby, albo na przykład jakieś budynki takie biurowe, typu lekarz, też żeby wejść trzeba okazać dowód tożsamości. Także jest niebezpiecznie, natomiast jest dużo więcej środków zapobiegawczych. Wow, czyli teraz po pobycie w Polsce to nie wolicie zostać w Polsce, chociaż ze względu na to bezpieczeństwo? Czy jak to wygląda? Czy jesteście, jeśli mąż dostanie te papiery, to wtedy będziecie się decydowali, czy zostać w Polsce, czy wracać do Gwatemali? Czyli Znaczy, my jakby. jesteśmy bardzo rozdarci, dlatego że bezpieczeństwo tego na co dzień się nie odczuwa. Na pewno, jak słuchamy wiadomości, to tutaj bardziej odczuwamy to, że coś tam się dzieje, niż rzeczywiście będąc tam. Na co dzień po prostu stosuje się jakieś środki, typu, że jeździmy autem, ale my żyjemy normalnie, całkowicie. Wiadomo, że tutaj zmienia się całkowicie percepcja osób, które mają mniejsze możliwości finansowe. Bo jakby jeśli ktoś ma jakiś zasób gotówki, ma dobrą pracę, to naprawdę może żyć na bardzo dobrym poziomie i mieć 365 dni w roku słońce i miłych ludzi wokół siebie. Zgadza się. A właściwie jak to wygląda? Jak wyglądają finanse? Czy Gwatemala jest droga?
Powiem szczerze, tak. Nie wygląda drogo, natomiast jeśli mówimy już o takim codziennym życiu, a szczególnie życiu z małym dzieckiem, to te koszta stosunkowo wzrastają. Jakby mówimy o całokształcie, ponieważ no możemy powiedzieć, że nie wiem, jakaś pojedyncza rzecz będzie cała, będzie tańsza. Natomiast żyjąc, jest dużo więcej rzeczy, które w Polsce będą bezpłatne, a tam będą prywatne. Tam będziemy za takie rzeczy musieli zapłacić. Nie wiem, na przykład poród taki. Nie mówię o jakichś luksusach, ale na jakimś takim poziomie w miarę będzie płatny. Nie wiem, jakiś park taki większy z jakimiś rozrywkami dla dzieci, on będzie płatny. My sobie nie wyjdziemy tak do parku, jak tutaj nawet w mojej brzydkiej, szarej łodzi, jakiegoś stawu, tylko takie miejsca wszystkie będą prywatne i to automatycznie zwiększa koszt życia. Co ma jeden plus, że te miejsca są dużo czystsze i zadbane, bo niestety to, co widzimy tutaj w Polsce, to niestety, ale jest bardzo dużo potłuczonego szkła, bardzo dużo ludzi na ulicy pali. Chociaż całokształtem, no jakby Polska nie wygląda źle, ale no widać, że jakby to, co jest publiczne, to już nie jest tak zadbane jak to, co jest źródłem zarobku. No dokładnie, zgadza się. A wspomniałeś, że masz synka, tak? Tak, dokładnie. Mamy synka, ma rok i 3 miesiące. Urodził się w Gwatemali, także jakby sprawy takie no, porodowe i tego typu rzeczy. W sumie nie jestem ekspertem od Polski, dlatego że nigdy takiego doświadczenia w Polsce nie miałam. Tak. A w jakim języku twój syn mówi? Ty pewnie po polsku do niego mówisz, ale czy mówi też po Nie, hiszpańsku? właśnie nie. Z racji tego, że jesteśmy w Polsce, to my rozmawiamy po hiszpańsku, bo stwierdziliśmy, że od polskiego jest rodzina, no i ta długo czekająca na swojego pierwszego wnuka babcia. Natomiast my mówimy tylko i wyłącznie po hiszpańsku. On jeszcze nie mówi, znaczy nie mówi, zaczyna mówić. No i jego pierwsze słowo, no, ku mojemu rozdartemu sercu, nie było mama, tylko było Ola. I on teraz do Cześć. wszystkich, tak, cześć, dokładnie, on chodzi po ulicy, wszystkim macha i mówi ola, ola, ola. Także to jest w sumie jedyne słowo, które wymawia, wiedząc, co znaczy. Jak Ale no. rozumie i mówiąc do niego i po polsku, i po hiszpańsku. Moja żona ma na imię Ola. I jak mieszkaliśmy w Chicago, tam było oczywiście dużo osób z Meksyku i w sklepie często jak wołałem, jak mówiłem, albo chciałem zawołać moją żonę Ola, to wszyscy tam, jak byli Meksykanie, to tak się obracali, tak się na mnie patrzyli, bo myśleli, że ja do nich mówię cześć po prostu. A posłuchaj, a czy twój mąż mówi po polsku, czy uczy się coś? Uczy się i przeklina, właśnie to jest ta najgorsza część Polski, to jest właśnie język polski i deklinacje, wszystkie wyjątki, odmiany, które no, stara się, jest naprawdę dzielny. Natomiast no, ja też sobie zdaję teraz sprawę, jak jest to język ciężki, ponieważ on mnie czasem zadaje jakieś pytanie, jakąś regułę, a ja powiem szczerze, ja nie znam odpowiedzi. Ale tak, na pewno już dużo rozumie. Początek był straszny z tym polskim. Rozpocząć w ogóle, żeby zacząć wymawiać, ponieważ no my mamy bardzo szeroki ten zasób jakby dźwięków. To szy, si, ę, o. Natomiast całkiem nieźle sobie już zaczyna radzić z tym. No i właśnie tutaj jak z synkiem wychodzą do parku, no to właśnie nawiązuje konwersacje z babciami. Tak, także Polacy wcale nie są tacy zimni, chociaż na początku też tak myślał. Natomiast myślę, że u nas to jest właśnie bariera językowa. Jak ktoś zaczyna po polsku, to one zaczynają już z nim mówić, jak on by był natywnym Polakiem. To musi mu być na pewno trochę ciężko. Tak, zdecydowanie tak. On pewnie też po angielsku mówi, prawda? Tak.
po angielsku mówi. Natomiast wbrew pozorom, no chyba z racji tej małej ilości turystów w Łodzi, no ten angielski jest tu dosyć słaby. W porównaniu, nie wiem, do Warszawy czy Krakowa, trochę podróżowaliśmy po Polsce, no to naprawdę jest ciężko. Ciężko, żeby ktoś rzeczywiście tym angielskim władał. Ale radzi sobie. Z jednej strony to dobrze, bo tak musi się uczyć polskiego. Tak jest najlepiej, bo jak człowiek zostanie wrzucony na głęboką wodę, to wtedy, Tak. wtedy musi sobie radzić i uczyć się. I to jest najlepsza nauka. Tak, Myślę, wiem że... coś o tym. Ale Wiem coś o tym, bo Gwatemalczycy jeszcze mniej mówią po angielsku. ty już chyba dość dobrze znałaś hiszpański, jak pojechałaś do Gwatemali. Uczyłaś się w każdym razie, tak? Tak, ja się uczyłam. Ja się śmieję, że to jest jedyny język, którego nie uczyłam się w szkole, którego uczyłam się sama i którego się nauczyłam. Także znałam, ale po pierwsze znam hiszpański z Hiszpanii. A tutaj ta różnica jest dosyć spora. A druga sprawa, no jednak teoria i praktyka, no tutaj już jest różnica. Szczególnie jak rozmawia się z osobami, które nigdy nie miały kontaktu z obcokrajowcami. Czyli właśnie cała rodzina mojego męża. Jedni mówią wyraźnie, chcą, żebym ich zrozumiała, a inni po prostu mówią... Mówią, żeby powiedzieć coś i z początku naprawdę dużo mi zajęło, żeby wszystkich zrozumieć. Takim najlepszym przykładem jest właśnie brat mojego męża, który jest lekarzem de facto i on mówi tak, jak piszą lekarze. Także on ma prawie zamknięte usta i wszyscy go rozumieją. Ja już też, ale na początku dla mnie on mówił po chińsku. A po 2 latach już... To już chyba bardzo dobrze teraz mówisz po hiszpańsku. Tak, no generalnie dla mnie nie ma znaczenia, czy mówię po polsku, czy po hiszpańsku. Możemy jakby zmienić język i będę... Podobnież nawet mi się akcent nie zmienia. Jak zaczynam mówić, mój potok słów zawsze wychodzi tak samo, w jakimkolwiek języku. Ale może zostańmy przy polskim na tą chwilę. Mój hiszpański ogranicza się tylko do Ola. Do Ola. Nie, coś bym tam jeszcze powiedział, ale oglądałem Dora Explora, nie wiem jak to była ten... Jest Exploradora. Taki... Dora, no, dzieci to oglądały kiedyś, więc tam parę, do 6 chyba bym jeszcze policzył. A posłuchaj, a czy pracowałaś w Gwatemali, czy pracowałaś tam zdalnie, czy tam szukałaś pracy na miejscu, jak to wyglądało? Nie. Ja pojechałam, jak już zdecydowałam się, że lecę, zwolniłam się po 13 latach z pracy tutaj w Polsce. Wow. Także tak, generalnie stwierdziłam, że do Polski zawsze można wrócić, że no trzeba jakby, no życie jest jedno, spróbować czego innego. Także ja tutaj trochę pozamykałam oczywiście furtki, no wiadomo, że zawsze jest gdzie wracać, ale sprzedałam samochód, zwolniłam się z pracy i takim moim pierwszym punktem była nauka hiszpańskiego, tak żeby osiągnąć taki poziom, który już by mi dał właśnie taką pewność mówienia i jeszcze tak jakby w kwestiach zawodowych. Natomiast w międzyczasie no, te plany się pozmieniały, bo zaszłam w ciążę. I tutaj już właśnie praca zeszła na dalszy plan. I zajęłam się macierzyństwem, natomiast zawodowo wróciłam do pracy w Polsce. No i tutaj opłaciło się, bo pracuję teraz właśnie z rynkiem hiszpańskim. O, proszę. To widzisz, to teraz dokładnie przydało się, bo teraz... Tak. Czy w pracy też musisz mówić po hiszpańsku? Tak, tak. Mam klientów hiszpańskich, także porozumiewam się po hiszpańsku. No, to super, super sprawa. A czym się zajmujesz, można wiedzieć? Znaczy pracuję w serwisie klienta. Fajnie. Także typowo właśnie ten klient hiszpański, bo latynoskich nie mam. To super. A powiedz, bo w końcu nie skończyliśmy, bo ty pojechałaś, mówiłaś tam na 2 tygodnie i ty tak. Wróciłaś do Polski, tak? Tak, tak, tak. Ja wróciłam do Polski, wróciłam do swojego życia, ale wróciłam na jakieś 3 miesiące.
Plan pierwszy był taki, że właśnie mój przyszły mąż przyleci do Europy. Przyleci tutaj trochę pobyć. On jeszcze miał taką możliwość z racji pracy zdalnej, hybrydowej, ale jakby miał jeszcze taką możliwość, żeby zostać tutaj chwilę i pracować sobie, ale Europa się nie chciała otworzyć. Jakby my jesteśmy jakby tworem pandemii i z racji tego, że się nie dało, no to stwierdziliśmy, że no to spróbujemy w drugą stronę. Jak się nie da tak, no to zamieszkamy tam. I tak po 3 miesiącach właśnie stwierdziłam, że czemu nie? Zawsze można wrócić. No, wszystko się fajnie złożyło. Nauczyłaś się hiszpańskiego, teraz jesteście z powrotem w Polsce. Z racji tego, że znasz dobrze hiszpański, twoja praca się pewnie też troszkę zmieniła. No, wszystko się dobrze układa. Tak, oby tak dalej. A słuchaj, a czy w Gwatemali mieszkaliście w stolicy, która nazywa się też Gwatemala? Czy w... Mieszkaliśmy na obrzeżach. Mieszkaliśmy no, w takiej, można powiedzieć, sypialniach Gwatemali. Raz z jednej strony wynajmowaliśmy właśnie mieszkanie, a później już się przenieśliśmy do naszego domu. Ale to wszystko było obrzeża. W tym naszym domu mamy chyba 12 kilometrów do takiego ścisłego centrum stolicy. Także bardzo bliziutko. Bo Gwatemala, z tego co wiem, to jest ogromne, ogromne miasto. Tak, no możemy je porównać do Warszawy, natomiast będzie ogromne, no chyba jest obszarowo troszkę większa niż Warszawa, natomiast cała Gwatemala jako kraj jest 3 razy mniejsza niż Polska. A wiesz, ile jest mieszkańców? Bo to jest chyba bardzo zaludniony kraj. Znaczy teraz tak, oficjalnie chyba mamy 17 tysięcy teraz, natomiast nieoficjalnie mówi się, przepraszam, tysięcy, milionów, natomiast nieoficjalnie mówimy o jakichś 20 milionach. Czyli mamy kraj, który jest 3 razy mniejszy niż Polska, będzie miał około połowę mieszkańców mniej i z czego jeszcze trzeba dodać, że mamy dżunglę, czyli to są tereny, które są niezamieszkałe, na których się zamieszkać nie da. Odwiedzałaś dżunglę? Tak, byłam w dżungli albo w lesie tropikalnym, także bardzo, bardzo fajne przeżycie. Ta zieleń, roślinność, zwierzęta, małpy, jak najbardziej na tak. Temperatura jest taka dosyć mniej fajna, bo to jest ponad no, 38 stopni chyba przeżyłam, przy wilgotności, w której no, normalnie człowiek cały czas jest mokry. Cały czas taki szron na skórze się osadza, jak w saunie praktycznie. Ale tak, ale bardzo ładnie w Gwatemali, no takie najfajniejsze z mojego punktu i takiego turystycznego miejsca w dżungli to jest Tikal, czyli to są piramidy, największe w Gwatemali, w których też Gwiezdne Wojny na przykład były kręcone i to co jest w nich piękne, no to one są właśnie położone w dżungli. Niektóre piramidy są jeszcze albo nieodkryte, albo po prostu nie ma funduszy i one są po prostu obrośnięte całe tą zielenią. Wow. Także to jest jedno z takich miejsc, a drugie to jest Semuk Champej. To są takie kaskady na jeziorze położone, totalnie w dżungli też. Ta woda jest na takich głazach wapiennych, ona jest krystalicznie czysta. I jedyny problem to jest dojazd, bo tam, żeby dojechać, to już 4x4, bo musimy troszkę do góry podjechać, ale też przepiękne miejsce, polecam. No, Gwatemala musi być piękna. A co jeszcze warto zobaczyć w Gwatemali? Jakie tam są największe atrakcje? No, największa atrakcja i najbardziej bym powiedziała wybuchowa to są wulkany. Gwatemala ma 37 wulkanów, z czego 5 aktywnych. Najbardziej znana taka wspinaczka to jest na wulkan Acatenango, z którego mamy bezpośredni widok na wulkan aktywny, wulkan Fuego, który co 15 minut wybucha. Widzimy lawę, można spać sobie na zboczu, ja spałam na zboczu w namiocie i rano budzimy się i widać tą czerwoną lawę. Przepiękny widok.
To już jest takie dla takich z większym zaparciem, chociaż każda osoba, która ma przeciętną aktywność fizyczną, spokojnie sobie wejdzie, no tylko trzeba, że się zawziąć w sobie, 6 godzin takie podejście mniej więcej, 6-8 w zależności od osoby, ale to, co jest piękne w wulkanach, to to, że są też takie dostępne dla kogoś z mniejszą cierpliwością, można tak to powiedzieć. Na przykład wulkan Pacaya, który też jest aktywny, ale troszkę w inny sposób, jest na 2,5 tysiąca metrów położone, czyli tak jakby nasze rysy. Powiemy, wow, to jest dużo. Ale my tam sobie idziemy tylko godzinkę, bardzo powoli. Jesteśmy na górze, możemy sobie pianki w skale gorącego wulkanu usmażyć, albo nawet pizzę. Także to wulkany zdecydowanie jestem wielką, wielką fanką, bardzo polecam. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze bardzo bogatą kulturę. Kulturę i wszystkie aktywności, na przykład Wielki Tydzień w Antigua, Guatemala, czyli to jest taka kolonialna stolica. I te przepiękne dywany z kwiatów i z suszonych trocin, które są porozkładane na ulicach, procesje. Całe to wydarzenie jest wpisane na światową listę UNESCO. Także naprawdę jest przepięknie. Święto zmarłych i... Boże, widzisz, zapomniałam słowa po polsku. Latawce. To są latawce, tak, przepiękne latawce, które mają po 16 metrów z papieru robione ręcznie miesiącami przez mieszkańców, no targi wszystkie takie, na których sprzedaje też rdzenna ludność, w ogóle panie przepięknie poubierane w te bluzki, huipil to się nazywa. I to, co jest właśnie fajne, no ja jestem w tym szczerze zauroczona, to że do tej pory ta kultura jest no, na takim dnia powszedniego. Na przykład moja teściowa chodzi do tej pory tak ubrana. Także ona nie chodzi tak jak my klasycznie, jakieś tam spodniach czy bluzce, tylko ona ma tą swoją kolorową tkaną bluzkę. Spódnica, która jest jednym wielkim materiałem i pasek, jest przepięknie zawsze kolorowo ubrana. Wow, super. Muszę ci powiedzieć, że te wulkany mnie bardzo zainteresowały, tylko że aby tam dojść te 6 albo 8 godzin, to jest jednak kawałek. A czy tam nie ma niebezpieczeństwa, że on, bo to się śpi na samym dole pod tym wulkanem, tak? Na górze. To się jakby na fałdzie i to jest ostatnie, to jest taki base camp, ostatnim przed podejściem na szczyt. Jakby wchodzimy sobie w ciągu dnia, tam sobie śpimy i później jest ostatnie podejście na sam szczyt koło godziny. Natomiast tak, ryzyko oczywiście jest, natomiast te wulkany są monitorowane. Były takie wybuchy w historii, w 2019 był taki ostatni, tragiczniejszy, poginęli ludzie, bo na ten Fuego, na ten wulkan, który jest aktywny, też można wejść. Tylko o tyle, że musimy wejść najpierw na tego swojego brata, troszkę zejść do dołu i znowu się wspinamy do góry. To jest moje jedno z moich marzeń, jakby z mojego kolejnego. Ja do tej pory byłam na 7 wulkanach, z czego 5 w Gwatemali i ten jakby jest kolejnym, który chcę zdobyć. Natomiast ryzyko tak, ryzyko jest zawsze, ale są na tyle dobrze monitorowane, że póki co udaje się uniknąć takich zdarzeń niebezpiecznych. No ale tak jak mówiłaś, w 2019 były tragicznie się ten wybuch zakończył. Tak, tak, no to było to jakby ludzie, którzy się wspinali, ja dokładnie nie byłam, nie wiem jak to wyglądało, jeśli chodzi o takich ludzi, którzy się wspinali, ale tam miasteczka położone na fałdach, no to ta lawa wszystko pozasypywała. Wow. Także no to dla tych ludzi, którzy tam żyją, no to było tragiczne w skutkach. Nie dostali żadnej pomocy od rządu i niektórzy jakby pod blachą, pod jakimś takim laminatem, oni tam żyją do tej pory, bo oni nie mają gdzie iść. Nieźle. A słuchaj, proszę powiedz, czym się charakteryzuje kuchnia gwatemalska? I czy masz jakąś ulubioną potrawę?
Ja generalnie ją lubię, natomiast musiałam się jej trochę przyzwyczaić i nauczyć. Natomiast jak pomyślę sobie o kuchni gwatemalskiej, no to jest kukurydza i fasola. Fasola, ale czarna, takiej, której w Polsce niestety nie da się dostać. To jest taka podstawa kuchni, której no nie może zabraknąć w domu. Tortilla kukurydziana, czyli taki ichniejszy chleb, który jedzą do każdej potrawy, śniadanie, obiad, kolacja, do tego stopnia, że niektórzy, nie wiem, jak sobie, nie wiem, robisz spaghetti jakieś z mięsem, z czymkolwiek, to sobie wkładają do tej tortilli i jedzą tak w środku właśnie. Także to jest na pewno. Te wszystkie tamales, chuchitos, czyli to są taka masa kukurydziana i w środku sos, mięso, mogą być też na słodko. To jest zawijane w liście albo kukurydzy, albo platanów i gotowane na parze. Także to są takie kuchnie i to są jeszcze takie potrawy, no generalnie kukurydza jeszcze przed całą konkwistą, to także to jest takie jedzenie z tradycjami. Ja bardzo lubię kuchnię, generalnie tych dań jest bardzo dużo, bardzo duży wybór papryki, ostrych, łagodnych, suszonych, na przykład suszone chile pasa, tak się nazywa, które ma zapach suszonej śliwki i dodaje się do sosu. Bardzo pyszne. Takie ostre papryczki, chiltepe, one są jak takie małe ziarnka groszku. Je się w moździerzu ugniata, dodaje się cebulę, sok z limonki i to dodajemy do rosołu. Także rosół w Gwatemali się je pikantny. Jak ktoś chce, bo to zawsze jest jakby te pikantne dodatki są już do dodania sobie na talerzu. Także kuchnia jest na nasze polskie smaki mogłaby być trochę dziwna. Nie jest takim wow, że tak powiem. Dla mnie tak, natomiast dla mnie najlepsza kuchnia no to jest kuchnia cioci Angeli. Po pierwsze, no bo jest gotowana tak autentycznie, a po drugie, to czego się tam nauczyłam i to co kocham, to my tam spotykając się z rodziną, my nie jedziemy na gotowy, zastawiony stół. My się spotykamy około godziny 11, wszyscy siadamy przy stole, rozmawiamy sobie, każdy coś tam kroi, sieka, inny zmywa i my przygotujemy wszystko razem. Ciocia jeszcze ma na patio takie stanowisko, jakby na żywym ogniu gotuje, na przykład jak właśnie jakiś rosół czy pepian. Pepian to też jest taka potrawa typowa gwatemalska. To wszystko jest gotowane na tym ogniu, także to już ma inny smak, ale to, co jest fajne, to że my wszyscy gotujemy razem. Jemy razem, śmiejemy się i to jest taki dla mnie zupełnie inny wymiar. I to, czego mi brakuje w Polsce, kiedyś na to nie zwracałam uwagi, natomiast teraz to mnie aż serce boli, jak moja mama 2 dni szykuje wielką imprezę z 10 potrawami, której później zostaje jej cała lodówka. I w ogóle z tego jakby nie korzysta, z tego spotkania, bo ona już jest po prostu zmęczona. Także to jest na pewno świetne. I druga rzecz, że my nawet spotykając się, jak zjemy torta na plastikowym talerzyku, to tutaj no, nikogo nie interesuje, czy to jest plastikowe, czy to by była porcelana. Jakby ważne, żeby być razem, a nie ważne, na czym jemy, jak jemy Tak. i takie rzeczy materialne. To z jedzenia. A słuchaj, a czy twojemu mężowi smakuje polska kuchnia? Jeśli zapytamy się o jego ulubione danie, to od razu padnie słowo pączek. Pączki to jest hit. Pączki to jest hit. Jeszcze mieszkając w Gwatemali, robiłam różne potrawy polskie na tyle, ile się dało. Pierogi na przykład. No to pierogi na początku, no to jadł z jakąś tam salsą, z jakimś sosem, bo były dla niego za mdłe. Także serce mnie bolało, ale tak jadł. Teraz je więcej. No na początku mizeria, to w ogóle był jakiś kosmos, w ogóle nie do przełknięcia, ale że teściowa gotowała, no to nie miał wyjścia i się trochę nauczył. No bo Gwatemalczycy sami z siebie są bardzo uprzejmi. Oni zrobią wszystko, żeby nie sprawić przykrości i żebyś się dobrze czuł.
Czyli są nawet w stanie zjeść tą mizerię. Mizeria, tak, dokładnie tak. Także jadł. I placki po węgiersku, czyli takie ziemniaczane z gulaszem i z papryką. To tak, to są ulubione. No i pączek. To ma podobne upodobanie jak ja. Ja też tęsknię za takim prawdziwym polskim plackiem po węgiersku i no, pączki też oczywiście, chociaż pączki tu mamy dość dobre. A w Kanadzie. No nie, tam to są tylko te donaty, te takie. No ja wiem. To może to jest pomysł na biznes w Gwatemali, jeśli twój mąż tak lubi te pączki, to może trzeba jakoś. Myślę, że tak. Myślę, że to by mogło pójść. Oni Sieć. lubią słodkie, oni lubią bardzo słodkie, znaczy oni generalnie lubią jeść. Także myślę, że natomiast nie lubią, nie bardzo się sprawdzają kuchnie takie międzynarodowe. Znaczy, nie są narodem, który lubi próbować dużo nowości. Jakby restauracja, jeśli już jest zrobiona jakaś grecka, to ona jest zrobiona pod podniebienia tamtejsze. Taka, która by była od początku do końca, już pomijając ten import, bo produkty importowane tam ceny są, no, przeogromne. Także to już by była jedna bariera do przeskoczenia, natomiast druga, no to nie są takim narodem, który chce próbować bardziej z takich sfer, bym powiedziała, wyższych, bardziej międzynarodowe, jakieś dzielnice, to tak. Czyli tam restauracji, polskiej restauracji nie uświadczysz w Gwatemali. Nie, Polaka rzadko kiedy uświadcza, co dopiero, nie. A właśnie, czy jest tam jakaś Polonia w ogóle w Gwatemali? Czy spotkałaś Polaków? Nie, w Wikipedii jest napisane, że jest 100 Polaków w Gwatemali. Ja Nie, osobiście. jest 99 teraz. No tak, ale nie, to jeszcze beze mnie liczyli, bo jak wylatywałam, to sprawdzałam. Wiem, że ktoś tam coś tam, natomiast nigdy z takim Polakiem, który tam mieszka, naprawdę nigdy nie miałam, nie spotkałam się. Z turystami tak, czasami. Natomiast nie, byłam tylko i wyłącznie otoczona Gwatemalczykami. Wow. No, u nas też tutaj w Ottawie, wiadomo, nie ma dużej Polonii, ale od czasu do czasu gdzieś tam spotkamy, może raz na miesiąc, nie licząc oczywiście naszych znajomych, to tutaj się od czasu do czasu słyszymy język polski, zawsze przeważnie zagadujemy, bo to wiesz, bo nie ma tutaj dużej Polonii w Ottawie. To nie jest tak jak w Mississauga, powiem poprawnie, bo już nieraz nie wolno mówić Mississadze. W Mississauga tam jest największa Polonia tutaj w Kanadzie i tam jest pewnie to spotkać kogoś, kto mówi po polsku, to jest na porządku dziennym, ale tutaj u nas to rzadko i przeważnie zagadujemy i często tak też poznajemy nowych znajomych tutaj w Kanadzie. No tam bym powiedziała, że bardziej jest takie, mówię o takim na stałe, bo mamy jeszcze przepiękne jezioro Atitlan, które jest przepiękne, ogromne w otoczeniu trzech wulkanów. I tam są miejscowości, w których jest dużo takich nomadów, takich cyfrowych, ale to są osoby, które są tak przejazdem, bym powiedziała, i to są takie mekki, zamknięte bardziej obcokrajowców. Także tam może tak i Europejczycy, jakby, bo tak by spotkać właśnie w Gwatemali, w mieście Gwatemala, Europejczyków, to już jest jakieś wyzwanie. Natomiast na mnie wszyscy mówili, że jestem gringa. Bo jakby Amerykanie, no to tak, ale Europejczycy, a Polka to już, gdzie to jest? W ogóle egzotyka. Tak, totalna. To oni pewnie często nawet nie wiedzą, gdzie Polska na mapie leży, ale. No myślę, że nie, no spotkałam jakichś tam fanatyków jednego, drugiej wojny światowej, no to tak, to tam ze szczegółami mi opowiedział wszystko, no papież oczywiście, no tutaj to jest legenda cały czas, no teraz pewnie jakieś młodsze pokolenia to Lewandowski, no to tak standardowo jak na świecie, ale poza tym, no to nie. Ciężko. A wspomniałeś wcześniej, jak rozmawialiśmy, że twój mąż był kilka razy w Kanadzie. Tak, był w Kanadzie, był w Stanach, także on trochę popodróżował bardziej tutaj po Ameryce, bo w dół też był i w Kolumbii, i w Peru. Także,
Także on też lubi, no my generalnie obydwoje lubimy podróżować, także teraz we troje mamy taki plan. Jak już się ustabilizujemy, podróżować, już mamy nasze takie miejsca, które chcielibyśmy odwiedzić wspólnie. Kanada jeszcze nie, aczkolwiek Ottawa, pamiętam. Polska gościnność, prawda? Zapraszamy, oczywiście. Jak będziecie mieli ochotę, nie ma problemu, zapraszamy do Ottawy. Super. Nawet powiem Ci, że właśnie przez ten kanał nasz na YouTube Kanadyjczycy spotkaliśmy się już z dwoma osobami, które poznaliśmy oczywiście przez kanał. Jedna to była osoba, która z Anglii, Polka z Anglii, z mężem, którzy, słuchaj, przeprowadzają się tutaj do Ottawy, z Anglii się przeprowadzają. Mąż jest Anglikiem i ona właśnie zaczęła do mnie pisać i pytać się o Kanadę, bo jej mąż dostał ofertę pracy i wiesz, ona oczywiście szukała różnych rzeczy o Kanadzie i znalazła nasz kanał, zaczęła oglądać nasze odcinki i no i tak pisaliśmy trochę i w końcu oni postanowili, bo ona nigdy nie była w Kanadzie, tylko on był kiedyś tam wcześniej. I postanowili tu przyjechać na, chyba tu byli 2 tygodnie, czy 3 nawet. I po prostu, wiesz, zobaczyć, czy jej się bardziej tutaj podoba, bo on już był tu w Kanadzie. No i przyjechali tu na 2 tygodnie, no i mieliśmy się z nimi okazję właśnie spotkać. Więc było bardzo miło i ja nie wiem, oni chyba w przyszłym miesiącu już tutaj się przeprowadzają już do Ottawy. Super, czyli będą sąsiedzi. Słuchaj, piechotą 5 minut od nas, na piechotę. O, Tak blisko, ekstra. wiesz, wynajęli, a tutaj chyba townhouse wynajęli 5 minut od nas, więc będziemy sąsiadami. A drugą parę to zrobiłem z nimi wywiad, gdzie oni wtedy byli w Australii, tylko że oni podróżowali dookoła świata. Ich podróż to rok trwała. Trwa chyba jeszcze, bo jeszcze chyba nie dotarli do Polski. Jak z nimi rozmawiałem, jak byli w Australii, to mówili, że nie są pewni, czy trafią w końcu do Kanady. No bo wiesz, oni to z dnia na dzień pewnie tam podróżowali, żyli. Kanada była w planach, ale nie byli pewni, ale w końcu odwiedzili Kanadę i byli tutaj bardzo blisko w Montrealu. No to mówię, jak już jesteście w Montrealu, to przyjedźcie do Ottawy, bo to jest 2 godzinki, jesteście w Ottawie. No i przyjechali tu, pozwiedzali właśnie Ottawę i spotkaliśmy się też u nas tutaj w domu, więc. Jeśli macie ochotę, to i będziecie tutaj gdzieś w Kanadzie kiedyś, to oczywiście zapraszamy. Nie mówię nie. Nigdy nie mówię nie, bo nie wiadomo, co przyniesie No, los. zgadza się. A posłuchaj, na koniec proszę powiedz mi, jakie jest Twoje największe marzenie i jakie masz plany na przyszłość? O, no dla mnie plany to jest taki żart, bym powiedziała. Słowo plan. Natomiast no tak bardziej racjonalnie i w takiej krótszej przyszłości, to tak, czekamy tutaj na uregulowanie wszystkich dokumentów, wszystkich pozwoleń, no bo chcemy lecieć do Gwatemali. Tak, to najbardziej stać, jakbyśmy chcieli jeszcze w tym roku może polecieć i to jest na pewno bardzo ważne dla nas, bardzo tęsknimy. I tu no najbardziej to za ludźmi jednak. Także. Czyli marzenie i plany na przyszłość wiążą się po prostu z. Tak, tego się nie da ominąć, zdecydowanie. Tak najlepiej łączyć marzenia z planami, więc jest prosto, Jest bo się ma prawdopodobieństwo. większe i się ma jeden fajny cel. To słuchaj, oczywiście tego Ci życzę i bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. I szybko ten czas zleciał. No powiem Ci 50 minut, tak jak Ci mówiłem, to jest przynajmniej tak 40-50 minut, niektóre rozmowy są nawet ponad godzinę, tak godzinę 10, chyba najdłuższa była Wow. coś koło godziny 15 minut, więc tak się wydaje, ale to jest dość długo. Tak, leci, ale Czas bardzo fajnie, bardzo szybko miło. leci. No może Bardzo słuchaj, miło. może kiedyś jeszcze zrobimy update, a Okay. może gdzieś za rok się spotkamy i zrobimy jeszcze jedną rozmowę i zobaczymy, co u Was słychać. Może już będziecie wtedy w Gwatemali, więc będzie bardzo fajnie jeszcze raz porozmawiać i zobaczyć i posłuchać, co u Ciebie słychać. No, to by było fajne.
To by było super na pewno. Mówię, ale to już takie marzenie takie z tych mniej realnych. No to my byśmy chcieli pół roku mieszkać w Polsce, te ładniejsze oczywiście, i drugie pół roku, kiedy zaczyna się pora sucha w listopadzie w Gwatemali, przeprowadzać się tam. To by było takie. I w międzyczasie jeszcze polecieć do Kanady i w inne piękne miejsca. Przesiadkę sobie możecie zrobić. Chociaż nie wiem, czy to jest bardzo po drodze, ale zawsze można. Nie, najlepsze połączenie i najtańsze mamy przez Waszyngton. Waszyngton i z Waszyngtonu do Gwatemali. To nam wychodzi. No w tą stronę nie mogliśmy, bo syn jeszcze miał tylko paszport gwatemalski i to musiało o wizę się starać. 100 lat i w ogóle no, tam duży zachód był z tym. Natomiast teraz już z polskim paszportem to już możemy sobie polecieć właśnie przez Stany. Przez Kanadę no to trochę by było, ale No w czemu sumie nie? Jak ma się dużo czasu, można. samolotem to może z godzinkę tylko dłużej na północ i to wszystko już byście byli w Ottawie, więc nie jest tak źle. Nie mówię nie. Super. To może do zobaczenia kiedyś, a do usłyszenia albo może do zobaczenia w przyszłości. Nigdy nic nie wiadomo. Nie, nie, ja mówię, ja już tyle razy zmieniałam, a mówię tutaj, no z tej historii, którą usłyszałeś, no to tak o 180 stopni, także czemu nie? A może zamieszkamy my w Kanadzie? To powiedział, że nie. Dokładnie. Nikt nigdy w życiu nie wiadomo, co się może Pewnie. wydarzyć. Super. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do następnego razu w takim razie. Dzięki, trzymaj się, pa.